Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym webinarium w ten piątkowy, trochę pochmurny poranek. Bardzo cieszy nas liczne grono zainteresowanych i w związku z tym, że chciałbym, aby Państwo tę najbliższe pół godziny, godzinę spędzili owocnie i z pożytkiem, no mam nadzieję, że podołam temu wyzwaniu i że mimo różnorodności zarówno branż, jak i rozpiętości zawodów, profesji, stanowisk i zapewne związanych z nimi celów, uda mi się zainteresować Państwa, ogniskując Państwa uwagę na tym wspólnym temacie, jakim jest rola informacji w ogólnie rozumianym zarządzaniu, a szczególnie w procesie podejmowania decyzji. Produkt, o którym dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć, jest skierowany do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, zwanych również po angielsku SMB. Niemniej wyzwania na rynku są podobne we wszystkich segmentach, z tym, że akurat w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, który najbardziej z jednej strony ucierpiał w wyniku kryzysu, z drugiej strony najbardziej zahartował się w wyniku kryzysu, wyzwania są szczególnie istotne. Szczególnie istotne są fakty, że ta konkurencja, która przetrwała kryzys, wzmocniła się, że rynki są nasycone i że budowanie konkurencyjności przez samą tylko poprawę efektywności to jest w tym momencie już za mało, aby wygrywać na rynku, żeby zdobywać przewagę nad swoimi konkurentami. Musimy innowacyjnie podchodzić do naszych produktów, musimy innowacyjnie podchodzić do rynku, do naszych klientów. Musimy bardzo szybko i efektywnie kontrolować efektywność tych pomysłów, które wdrażamy w życie. I musimy mieć wiarygodne źródło informacji, na którym można polegać, które jest dostępne szybko i czytelne w odbiorze. Bo zwykle podchodzimy do biznesu jako do swego rodzaju systemu. I jak Państwo doskonale wiecie, zarządzanie zależy od bardzo wielu czynników. Intuicja w biznesie jest bardzo istotna i to Państwo znacie swoje firmy, znacie swoje biznesy, w których funkcjonujecie i intuicyjnie wiecie, w jakim kierunku najoptymalniej je skierować. Często brakuje informacji, które pozwoliłyby zweryfikować taką decyzję. Więc w dużym stopniu w tym segmencie, w SMB, przedsiębiorcy polegają na talencie, na instynkcie, na intuicji. W związku z tym dodanie narzędzia, które pozwoli Państwu weryfikować to, co dzieje się w Państwa biznesie, co dzieje się w tym skomplikowanym systemie złożonym z wielu różnych elementów, z wielu różnych czynników, który stanowi bardzo skomplikowany mechanizm, który tutaj próbujemy zwizualizować jako swego rodzaju schemat przepływów, gdzie mogą zdarzyć się różne zjawiska, które powodują utratę wartości najistotniejszej dla firmy, a z drugiej strony sprowadzenie narzędzia, wprowadzenie kontroli w odpowiednich punktach, określenie, co chcemy sprawdzać, co chcemy diagnozować. I kiedy już zidentyfikujemy miejsca pomiaru i określimy, jakie parametry byłyby dla nas pożądane, wtedy nasz mechanizm zaczyna działać lepiej, efektywniej, szczelniej i lepiej prowadzi nas do tego celu, który zamierzyliśmy. Zupełnie osobną sprawą jest kwestia dostosowywania samego mechanizmu i zmieniania tego systemu, jakim jest nasz biznes, ponieważ ten biznes również może podlegać ewolucji i do tego również, a może nawet przede wszystkim do projektowania tego, jak powinniśmy organizować naszą firmę, są potrzebne nam dane i informacje. Bo w zasadzie zawsze stoimy przed dylematem, co powinniśmy badać. Na pewno Państwo wiedzą, bo każda firma w jakiś sposób bada swoją efektywność, w jakiś sposób raportuje wewnętrznie i zewnętrznie to, co udaje się osiągnąć. Wiecie Państwo o tym, że ten proces zawsze coś kosztuje. To nie są rzeczy
to nie są rzeczy, które dzieją się darmo i szybko. Dlatego wybranie tego, co tak naprawdę chcemy badać w naszym przedsiębiorstwie, jest kluczowe. Czy bardziej skupiać się na wewnętrznej efektywności, czy bardziej skupiać się na naszej relacji z rynkiem, na naszej relacji z konkurencją. I tutaj oczywiście są różne podejścia wynikające z wielu czynników, z wielu celów, z bieżącej sytuacji rynkowej, fazy rozwoju firmy, w jakiej się aktualnie znajduje, czy przyjętej strategii, gdzie można powiedzieć, że są takie graniczne punkty, gdzie na przykład firma zdobywa rynek i wtedy bardzo skupia się na rynku i na określonych KPI-ach, które są raczej związane właśnie z pozyskiwaniem klientów. Albo skupia się na dochodowości klientów, towarów, albo skupia się z jakiegoś względu przy skrajnie ustabilizowanej sytuacji po stronie przychodów, kiedy z jakichś względów przychodów nie można w prosty sposób zwiększać, wtedy zaczyna koncentrować się na kosztach, na wewnętrznej efektywności, tak aby wynik firmy był jak najlepszy. I każde z tych podejść będzie ogniskowało uwagę w innych kierunkach. I no, truizmem jest powiedzieć, że brak odpowiednio przygotowanej, łatwo dostępnej informacji może sam z siebie wygenerować ryzyka i istotne koszty zarówno samego procesu podejmowania decyzji, jak i ze względu na ryzyko podjęcia złej decyzji. Jednocześnie, jeśli nie mamy odpowiednich narzędzi, proces podejmowania decyzji wydłuża się aż do takiego etapu, kiedy decyzje podejmowane są, mówiąc krótko, no, za późno, po czasie, kiedy mogłyby odnieść właściwy efekt, i to może mieć naprawdę dramatyczne skutki dla każdego biznesu. Decyzje w firmie podejmują menadżerowie. Oczywiście no, jest to oczywista oczywistość, jak mawiają klasycy, i każdy by chciał mieć w firmie takich menadżerów, którzy zawsze mają rację i zawsze podejmują właściwe decyzje. No i tutaj powstaje pytanie, skąd biorą się właściwe decyzje i skąd biorą się tacy menadżerowie. Odnośnie tego slajdu pozwolę sobie na taką małą dygresję, a mianowicie Napoleon, gdy wybierał swoich generałów, nie patrzył lub w ogóle nie zwracał uwagi na to, jakie dyplomy, jakich akademii wojskowych dany generał ukończył, jakie zdobył, jakie miał pochwały, tylko zadawał krótkie pytanie, czy ma pan szczęście w czasie bitwy? To było dla niego kluczowe, ponieważ w ten sposób określał, na ile w sytuacji kryzysowej, w sytuacji dramatycznej intuicja poprowadzi tego konkretnego generała we właściwą stronę. Oczywiście menadżer, tak jak generał, najlepiej jakby miał taką intuicję i szczęście, że odnosiłby sukcesy bez żadnych dodatkowych czynników. No i generalnie intuicja to jest wspaniała cecha, ale to, co buduje przewagę, to intuicja zasilona wiedzą, wsparta doświadczeniem, a przede wszystkim zweryfikowana informacją. To jest to, co jest prawdziwym skarbem dla każdego menadżera w procesie podejmowania decyzji. Aby te informacje zgromadzić, trzeba znaleźć dane, z których te informacje mogą zostać wytworzone. Czasem dana jest informacją samą w sobie, ale przeważnie wymaga pewnego procesu, kiedy z dużej ilości danych wytwarzamy te informacje, które są w danej chwili potrzebne. Gdzie ich szukać? Czasem są to takie informacje, które są ogólnie znane wszystkim w Państwa firmie. Wszyscy wiedzą na przykład, że dany kontrahent płaci po 60 dniach, nie wcześniej. Jest to taka wiedza ogólna, biznesowa, która fruwa w powietrzu i na którą rzadko zwracamy uwagę, a która niesie bardzo istotną wartość informacyjną dla menadżerów. Są też różnego rodzaju ewidencje prowadzone umyślnie, z jakimś celem, a zupełnie nieświadomie mogą przynieść zaskakujące informacje dla menadżerów. Na przykład ewidencja wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów na teren firmy, pierwotnie wprowadzona na bramie po prostu w celu kontroli i bezpieczeństwa. Może menadżerowi przynieść informacje na przykład o czasie obsługi
o czasie załadunku, wyładunku, czasie oczekiwania. Są to istotne parametry w momencie, kiedy zaczynamy optymalizować nasz biznes i szukać dodatkowych szans zwiększenia jego efektywności. Oczywistym miejscem, z którego zwykle czerpiemy dane i informacje, jest system wspomagający zarządzanie, który Państwo użytkują. Jest to system, którym prowadzą Państwo ewidencję sprzedaży. Czasem jest to również system, gdzie Państwo prowadzą ewidencję zakupów, kosztów, kosztów kadrowych, kosztów finansowych. To już zależy od specyfiki systemu. W systemie Forte ERP wszystkie obszary kluczowe dla przedsiębiorstwa są objęte ewidencją i jako taki system Forte ERP staje się bazą dla wszelkiego informowania kierownictwa i wspierania menadżerów w procesie podejmowania decyzji. Patrząc na listę naszych dzisiejszych gości, domyślam się, że część z Państwa jest w tym momencie na etapie zainteresowania systemami klasy ERP czy systemami ERP. Oczywiście z racji tego, że jesteśmy producentem takiego systemu, gorąco zachęcamy do zainteresowania się naszą ofertą. Niemniej, aby dać Państwu konkretną wartość, postaram się króciutko opowiedzieć o tym syntetycznie dość, jak my w firmie Sage, w dziale zarządzania produktami, myślimy o doświadczeniu klienta podczas kupowania, nabywania, wdrażania systemu ERP. Na co szczególnie kładziemy nacisk i gdzie staramy się szczególnie budować naszą przewagę nad innymi dostawcami tego rodzaju systemów. Prawdopodobnie znana Państwu jest klasyfikacja potrzeb Maslowa, taka ujęta w formę piramidy. Generalnie zasadą, którą prezentuje również ta piramida, jest to, że czynniki na wyższych poziomach piramidy nie mają istotnego znaczenia dla odbiorcy, dla klienta, dopóki wszystkie potrzeby poziomu niższego nie są zapewnione. Analogia jest dość oczywista. Z takiego podejścia wynika określona perspektywa i kryteria wyboru rozwiązania. Kryteria wyboru, przed którym zapewne Państwo stoją lub będą Państwo stali w jakimś określonym czasie, ponieważ firmy rosną, ponieważ specjaliści zmieniają firmy na nowe i tam stają przed nowymi wyzwaniami i wtedy stają przed takim dylematem, który system wybrać. Dlatego chcielibyśmy króciutko pokazać Państwu taką listę do odhaczenia, taką po staropolsku checklistę spraw, które klient w procesie nabywania systemu ERP powinien sobie uzmysłowić i z maksymalną rzetelnością rozpatrzyć, zanim podejmie decyzję. Bo zwykle koncentrujemy się na cenie, postrzegając ją jako koszt, podczas gdy koszty posiadania lub nieposiadania systemu ERP mogą ujawnić się zupełnie gdzie indziej i kiedy indziej. Cena ma oczywiście olbrzymią wartość psychologiczną, znaczenie podczas negocjacji, ale naprawdę istotny jest całkowity koszt posiadania, czyli z angielskiego TCO, którego bez odniesienia się do najistotniejszych kwestii nie można oszacować, a powinno się szacować w perspektywie minimum 3-5 lat, bo tyle użytkuje się system ERP. Teraz króciutko o poziomach piramidy, którą Państwu tutaj prezentuję. Co warto wiedzieć przy wyborze systemu? To jest najniższy poziom piramidy, to jest poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo rozwiązania, czyli najbardziej pierwotna potrzeba, dla której systemy ERP powstały. Czyli zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego, zabezpieczenie ustawowego, czyli prowadzenie ewidencji zgodnie
z ustawami podatkowymi, z rozporządzeniami ministrów, z ustawą o rachunkowości, z ustawą o VAT, z rozporządzeniami ZUS. I warto rozpatrzeć sprawę taką, że nasze warunki prawne w Polsce się bardzo często zmieniają. Żeby to Państwu uzmysłowić, powiem, że w ostatnim roku wydaliśmy prawie 100 wydań różnych produktów, czyli w sumie było 100 wydań produktów w ciągu roku, które były ze zmianami prawnymi. Ze zmianami prawnymi obligatoryjnymi dla naszych klientów. I rozpatrując ten aspekt, warto sobie zadać pytanie, ile będzie kosztowało dostosowanie i jakie będą ryzyka, jeśli się dostosowanie nie odbędzie do przepisów prawa. Druga sprawa to dostawca. Oczywiście trudno mi tutaj odnosić się do sytuacji rynkowej i to jest Państwa ocena, który dostawca wzbudza Państwa największe zaufanie. Wnioskuję z tego, że my jesteśmy jednym z tych, skoro Państwo tutaj do nas zawitali na nasze webinarium. Niemniej polecam Państwu dobrze obejrzeć dostawcę systemu ERP, sytuację jego biznesu. Co to jest, jaka jest jego relacja, jego biznesu jako całości do kwestii tej części jego biznesu, którą on wiąże z systemami ERP. Czy nie jest to na przykład tylko jego 5 albo 10% biznesu i to w dodatku niekoniecznie ta rentowna część biznesu. Czy wprowadza te produkty nowe, coraz nowsze, czy je wycofuje? Co się stanie z Państwa sytuacją, jak producent będzie zmuszony ze względu na swoją trudną sytuację do pozbycia się tego czy innego produktu? Ja nie mówię tego bezpodstawnie, bo 2 lata temu na rynku mieliśmy taki przykład, powszechnie znany, więc mogę się na niego swobodnie powołać, przypominając tylko Państwu fakty, kiedy to giełdowa spółka, stabilna, znana marka, wprowadza na rynek produkt, przeprowadza akwizycję kilkuset, czy bodajże nawet ponad 1000 klientów, po czym po pół roku z przyczyn zupełnie niezależnych od tego produktu, produkt jest zawieszony, a departament zredukowany do zera. I tego typu scenariusz muszą Państwo mieć pod uwagą, wybierając dostawcę systemu ERP. Kwestie jakości i stabilności trudno zweryfikować z zewnątrz w sposób racjonalny, jednak warto znać chociażby platformę systemową i narzędziową, na której bazuje rozwiązanie, które Państwo nabywają, perspektywy tych platform, strategiczne partnerstwa producenta z producentami innych wiodących technologii. Odnosząc się do tych trzech punktów w stosunku do Sage'a, to mogę tylko Państwu zadeklarować, że Forte ERP zawsze będzie zgodne z przepisami, że firma Sage w Polsce nie ma innej działalności, tylko systemy ERP i my się z niej nie możemy wycofać na inną gałąź działalności, tylko to jest to, z czego żyjemy i to, na czym budujemy relacje z naszymi klientami. I kwestia priorytetów, no tutaj nie ma innych priorytetów. Dla nas systemy ERP to jest najwyższy priorytet, na tym się znamy i tym się zajmujemy. Produkty opieramy, jeśli chodzi o konkretnie ten system Forte ERP, na najnowszych rozwiązaniach, zapewniamy skalowalność, wydajność, wysoką jakość zapewnioną przez odpowiednią metodykę produkcji, która z kolei od etapu analizy oczekiwań klienta poprzez potrzeby użytkowników do weryfikacji rozwiązania, każdy ten etap jest kontrolowany i odpowiednio korygowany. Zarówno na poziomie globalnej grupy Sage, jak i lokalnie utrzymujemy również strategiczne partnerstwa z Google, z Microsoftem, z Oraclem, czyli z dostarczycielami naszych technologii, na których opieramy rozwiązania, które Państwu oferujemy. W momencie, kiedy etap analizy rynku i wyboru systemu przejdzie do następnego etapu, pojawia się kwestia efektywności nabycia i wdrożenia systemu. Tutaj warto sobie przeanalizować, co wiemy o procesie sprzedaży, jaki oferuje nam dostawca, jakie są zasady, jaka jest oferta nam przedstawiona,
czy kiedy już ucieszymy się, że mamy określoną cenę za nasze 10, 12, 15 stanowisk systemu, nie okaże się, że do każdego stanowiska musimy dokupić za 900 zł jakiś obligatoryjny moduł, który nie wiadomo do czego służy. Są to takie rzeczy, które mimo postępu naszego rynku cały czas zdarzają się w naszym kraju. I chyba najważniejsze dla Państwa, przynajmniej tak wynika z naszych badań, to jest kompetencje i doświadczenie osób, z którymi Państwo się kontaktują. Aby zapewnić maksymalną satysfakcję klientów w tym procesie, firma Sage stosuje specjalną metodykę współpracy z klientem w procesie sprzedaży. Ta metodyka jest jawnie komunikowana, jest ustalana z klientem jej ewentualne modyfikacje. Także to nie jest jakaś tajemnicza metodyka, którą ukrywamy skrzętnie, tylko klient doskonale wie, jakie etapy, jakie decyzje, w jakich momentach czasu będzie musiał podejmować. Zawsze staramy się grać fair play, nie generować ukrytych kosztów i zawsze stawiamy na strategię win-win. A to, co cenimy sobie najbardziej w tym procesie, to jest profesjonalizm naszych zespołów sprzedażowych, gdzie zawsze znajdą Państwo kompetentnych ludzi, którzy wiedzą zarówno wszystko o rozwiązaniu, jak i bardzo wiele o różnego rodzaju sposobach implementacji takiego rozwiązania w firmach. Według naszych badań satysfakcji klientów, które przeprowadzamy przynajmniej dwa razy do roku, z deklaracji klientów wynika, klienci postrzegają naszych konsultantów merytorycznych jako jeden z najmocniejszych punktów interakcji, relacji z Sage'em. Czyli nie tylko produkt, nie tylko rozwiązanie, nie tylko usługi zdefiniowane, dedykowane dla segmentu, ale sam profesjonalizm i sama wartość merytoryczna, jaką wnoszą konsultacji, jest oceniana nadzwyczaj wysoko przez naszych klientów. Następnym poziomem piramidy jest obsługa procesów, czyli tak popularnie mówiąc funkcjonalność systemu. Tutaj każdego, kto analizuje kwestię zakupu systemu ERP, powinno zainteresować to, żeby dobrze zidentyfikował kluczowe obszary biznesu, kluczowe cele, jakie chce zrealizować przy pomocy wdrożenia nowego systemu ERP. Jakie wartości chce uzyskać? To jest bardzo istotne, ponieważ bardzo ułatwia decyzje i bardzo ułatwia ustawienie priorytetów, co jest istotne, a co może być rozwiązane w inny sposób. Kwestia samego rozwiązania, która objawia się przez specjalizację dla specjalistów, kiedy wdrażamy system ERP, który skierowany jest do szerokiego spektrum użytkowników, od osób pracujących w księgowości w różnych rolach, do osób pracujących, odpowiadających za magazyny, przez osoby, które odpowiadają z kolei za naliczanie wynagrodzeń. Każda z tych osób ma swoją specyfikę pracy i warto dowiedzieć się, czy system rzeczywiście oferuje taki poziom specjalizacji interfejsu, jaki odpowiada danej grupie zawodowej. I generalnie bardzo istotną sprawą w systemie ERP czy klasy ERP jest to, że on jest w zasadzie skierowany ze względu na to, jak duży obszar działalności biznesu pokrywa, siłą rzeczy jest skierowany do praktycznie wszystkich pracowników firmy. Oczywiście niektóre departamenty w Państwa biznesie mogą być z jakichś względów takich czy innych wykluczone z interakcji z systemem, niemniej na przykład w obszarze samoobsługi pracowników, czy to dotyczącej delegacji, wyjazdów służbowych, urlopów, wniosków nieobecności, rozliczeń, zarządzania flotą, czy zarządzania przydziałem środków trwałych do pracowników. To są rzeczy, które
w których de facto, nawet jeśli system ich nie obsługuje, to jest tu jakaś interakcja pracownika z potężną machiną systemu ERP. W systemie Forte oczywiście staramy się dostarczyć jak najszerszy zakres obsługiwanych obszarów. Stawiamy również na przyjazność i ergonomię interfejsu dostosowanego do każdej z grup zawodowych korzystających z tego systemu. I z założenia przewidujemy, że Forte ERP to jest produkt dla całej firmy, dla wszystkich pracowników, dlatego dostarczamy też odpowiednie rozwiązania do tego, aby samoobsługa pracowników w tych obszarach, gdzie to jest możliwe, była możliwa do implementacji w Państwa biznesie. W momencie, to już prawie najwyższy poziom naszej piramidy, czyli tutaj znów po staropolsku SLA, czyli poziom świadczenia usług, który gwarantuje dostawca, to jest to, z czym Państwo będą się borykać, czy też cieszyć się tym poprzez cały czas posiadania danego rozwiązania ERP. Warto zapoznać się, z jakie warianty standardowych usług utrzymaniowych są w ofercie. Jak wygląda dostępność konsultantów, tych merytorycznych, którzy są w bezpośredniej interakcji z Państwem, jak i tych, którzy przez telefon wspierają Państwa użytkowników. Jakie są kompetencje i poziom tych usług, które oferuje producent. Korzystając z tej okazji, że mogę to Państwu przekazać, polecam serdecznie dedykowaną dla segmentu SMB ofertę usług utrzymaniowych, standardowych usług. Jeżeli to jest dla Państwa niewystarczające, są umowy serwisowe, jest indywidualnie dostosowany do potrzeb klienta poziom serwisu, czasy reakcji i cały czas jednocześnie zapewniamy bardzo profesjonalne wsparcie hotline'owe. Ten tajemniczy skrót 80% FTR to jest 80% spraw naszych klientów i naszych użytkowników jest rozwiązywane przy pierwszym kontakcie z hotline'em, czy to jest FTR, First Time Resolved, i jest to współczynnik budowany na podstawie deklaracji klienta, nie naszej ewidencji, tylko to klient decyduje, czy jego sprawa została rozwiązana. Jest to wskaźnik bardzo wysoki, jak na standardy europejskie, jak i polskie tym bardziej. I on jest prawdopodobnie jeszcze wyższy, ponieważ jest tutaj 15% klientów, którzy odmówili odpowiedzi, znaczy nie udzielili odpowiedzi, tylko się po prostu rozłączyli. Tylko 3% spraw klienci deklarują, że sprawa nie została załatwiona za pierwszym razem. Niemniej formalnie 80% klientów deklaruje, że ich problem został rozwiązany przy pierwszym kontakcie z naszym hotline'em. To wszystko składa się na taki efekt, gdzie firma Sage podczas badań satysfakcji swoich klientów znanych na rynku jako NPS, Net Promoter Score, które są wykonywane 2 razy do roku przez niezależną firmę B2B, osiąga następujące efekty, jeśli chodzi o system Forte ERP. 75% naszych klientów jest z nami dłużej niż 3 lata, 60% to jest więcej niż 5 lat i 3/4 użytkowników Forte, klientów Forte, poleciłoby system swoim znajomym, co oznacza, że w skali od 1 do 10 dali nam ocenę 7, 8, 9 lub 10. Najciekawszym z naszego dzisiejszego punktu widzenia faktem jest to, że 65% respondentów wskazuje na swoje rosnące potrzeby analityczne i raportowe, co jest bardzo ważne z tego tytułu, że pokazuje rosnącą świadomość tego, że biznes wymaga dodatkowych narzędzi do weryfikacji zarówno stanu biznesu, jak i wszelkiego rodzaju planów związanych z biznesem. Wracając na chwilkę do naszej piramidy, jak Państwo łatwo zauważą, ten Business Intelligence jest na samej górze.
To jest bardzo proste uzasadnienie. Jakkolwiek podejmowanie decyzji to jest jeden z procesów, które firma obsługuje, tak dopóki nie ma bezpiecznego rozwiązania, dopóki procesy nie są obsługiwane, te procesy operacyjne nie są obsługiwane należycie i ewidencja danych z nimi związanymi nie jest prawidłowo prowadzona i nie jest system odpowiednio wdrożony i dopóki nie działa poprawnie przez cały czas, to analizy BI są po prostu utrudnione. Ta rosnąca świadomość potrzeby efektywności i konkurencyjności no, nie powoduje zniknięcia wątpliwości i ryzyk związanych z wyborem i wdrożeniem rozwiązania Business Intelligence, które ma współpracować z Forte, z systemem ERP, w tym wypadku Forte ERP. Te wątpliwości, ile to będzie kosztować, jak to długo będzie trwało, jak kłopotliwe będzie szkolenie, jaka jest bariera wejścia dla użytkowników, czy te wydatki, ta inwestycja rozwiąże nasze problemy, one cały czas istnieją i powtarzają się w pytaniach również od Państwa w różnych seminariach. Firma Sage proponuje w tym temacie bardzo konkretne odpowiedzi. Zaprojektowaliśmy produkt, który zapewnia niski koszt inwestycji, krótki czas wdrożenia poprzez zaproponowanie standardowych usług wdrożeniowych, intuicyjny dostęp do tych danych w sposób powszechnie znany, czyli zgodny ze standardami, czy to systemu Windows, czy pakietu Office, czy po prostu przeglądarki internetowej. System prosty w rozwoju, tani w rozwoju przede wszystkim, poprzez zastosowanie ogólnie powszechnych dostępnie technologii i w związku z tym powszechnie dostępnych kompetencji do używania tych technologii oraz niski koszt utrzymania systemu od strony technologicznej. Króciutko opowiem Państwu, jak projektowaliśmy ten system, a mianowicie przyjęliśmy sobie taką hipotetyczną krzywą, którą znaliśmy z doświadczenia z przeszłości przy wdrażaniu tradycyjnego systemu BI w segmencie SMB. Kumulują się swego rodzaju wydatki na początku, kiedy trzeba kupić licencję, kupić sprzęt, zrobić analizę przedwdrożeniową, wdrożyć, przeszkolić pracowników, potem pojawiają się kolejne zmiany, które również mogą generować koszty. Natomiast linia korzyści, ta czerwona linia, niestety na początku nie wygląda zbyt oszałamiająco, no to wiadomo, nowy produkt. Natomiast dopiero po poniesieniu większości kosztów następuje taki psychologiczny break-even point, kiedy korzyści zaczynają rzeczywiście być wyraźnie większe od kosztów inwestycji. Dlatego my staraliśmy się zaprojektować taki produkt, który nie będzie nadwyrężał tej relacji, tej krzywej satysfakcji, która jest wynikową kosztów i korzyści. Chcieliśmy zaproponować takie rozwiązanie, które spowoduje, że koszty ponoszone przez klienta przy wdrożeniu Forte Business Intelligence będą całkowicie uzasadnione przez korzyści. Zostało to zrobione poprzez kilka czynników, a mianowicie wprowadzenie abonamentu, który powoduje niski koszt inwestycji, który nie stanowi bariery wejścia dla klienta, ponieważ klient nie płaci całej wartości licencji upfront, tylko ma do opłacenia abonament za rok użytkowania. Jednocześnie jest to pewien sposób powiedzenia Państwu, że firma Sage przejmuje na siebie tę część ryzyka, która związana jest z tym, że na przykład po roku stwierdzą Państwo, że już Państwo nie chcą Forte Business Intelligence i wtedy mogą Państwo przestać płacić za abonament tego produktu i w ten sposób, jeżeli to rozwiązanie Państwu nie będzie odpowiadało, zniwelować ten koszt i nie angażować się więcej. Natomiast my gorąco wierzymy w to, że zarówno tryb wprowadzenia tego produktu do Państwa, jak i sam jego potem użytkowanie przyniesie Państwu wystarczająco dużo satysfakcji, aby Państwo z nami pozostali. Kluczowe
jest w procesie wprowadzenia tego produktu u Państwa w firmie, to przygotowanie pilotażu, którym jest przygotowany na Państwa danych z Państwa systemu Forte ERP pobranych, gdzie Państwo mogą przez miesiąc za darmo oglądać sobie Państwa dane w systemie Forte Business Intelligence. Później następuje, jeśli Państwo się decydują na zakup abonamentu, następuje wdrożenie w zakresie standardowego zakresu Forte Business Intelligence, które my przewidujemy, że ono powinno się zamknąć w 3 dniach. Dla porównania deklaratywny, deklarowany przez innych dostawców tej klasy rozwiązań czas wdrożenia to jest od 1,5 miesiąca wzwyż trwa wdrożenie rozwiązania. My przyjęliśmy zasadę bardzo prostą, po prostu tak, która mówi, że klient w miarę zapoznawania się z rozwiązaniem jednocześnie już na nim pracuje, już ma korzyści z tego rozwiązania, jednocześnie identyfikuje coraz to nowe potrzeby i te nowe potrzeby może swobodnie, bardzo niskim kosztem, nawet we własnym zakresie realizować. Jednym z istotnych założeń było to, że zwrot z inwestycji z Forte Business Intelligence to musi się zwrócić w ciągu roku. Może się nadzwrócić szybciej, to wszystko zależy od specyfiki i tego, w jakiej branży Państwa biznes pracuje. Staraliśmy się, aby nawigacja po tym rozwiązaniu w ogóle nie odbiegała od standardu. Udostępniamy dane, informacje dla menadżerów no, we wszystkich możliwych sposobach, jakie są znane. Czyli po pierwsze z naszego systemu zarządzania Forte ERP, po drugie przez przeglądarkę, którą można również używać na urządzeniach mobilnych oraz przez tradycyjny arkusz kalkulacyjny Excel. Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani kosztami infrastruktury, w zasadzie zakładamy, że jeżeli mają Państwo system Forte ERP, to na tej infrastrukturze, która jest niezbędna do jego działania, system Forte Business Intelligence będzie działał. Aktualizacje nie są tematem, bo jest to abonament, więc wszystkie aktualizacje są już w cenie tego abonamentu. Razem z tym produktem jest 120 gotowych zestawień, 10 kokpitów menedżerskich, które oczywiście mogą Państwo customizować sobie lub zlecać je innym specjalistom do tego, aby uzupełnili Państwu zakres tego produktu i dzięki temu zapewniamy rozwój zgodny z Państwa potrzebami. Oparty jest o najlepsze technologie, jest wydajny, skalowalny, czyli jeśli się okaże, że potrzebują Państwo jeszcze szybciej tej informacji, w oczywisty sposób te narzędzia zapewniają to, że drobna inwestycja w sprzęt powoduje dobry skutek na wydajności i szybkości dostępu do danych. Tak jak wspominałem, zaprojektowane standardowe usługi, a przede wszystkim fakt nieobciążania pracowników pracujących na systemie Forte ERP bez konieczności zmian procesów w Państwa firmie, co jest bardzo często spotykane przy wdrożeniu innych systemów. Nie angażujemy też w sposób niekontrolowany kluczowych pracowników Państwa firmy, bo wiadomo, że przy wdrożeniu rozwiązania klasy Business Intelligence trzeba w pewien sposób zweryfikować przynajmniej propozycję tą, którą niesie produkt z potrzebami Państwa kluczowych pracowników. Niemniej w trybie pilotażu mogą oni to zrobić zarówno w preferowanym przez siebie zakresie, w preferowanym przez siebie kierunku, pracując na żywych danych i identyfikując rzeczywiste potrzeby, a nie są zmuszani do tego, żeby abstrakcyjnie wymyślać od zera, jakie to też oni mają potrzeby raportowe i zestawienia, jakie by chcieli mieć wykresy. Tylko w interakcji z produktem, w interakcji z tymi informacjami, które mają, dużo szybciej dojdą do identyfikacji ich potrzeb, które w przyszłości mogą być swobodnie i łatwo zrealizowane w tym produkcie. Jak to wygląda w praktyce?
Punktem wejściowym do systemu jest kokpit menadżera. To, co Państwo widzicie, to jest propozycja kokpitu, która jest dostarczona wraz z produktem. I oczywiście ten zakres jest z punktu widzenia ergonomii i być może potrzeb dość bogaty. Natomiast już w momencie standardowego wdrożenia tego produktu mogą Państwo zweryfikować, co by Państwo chcieli na tym kokpicie widzieć, i to właśnie będą Państwo widzieli zgodnie ze specyfiką Państwa potrzeb. Z tego kokpitu można przechodzić do różnych szczegółowych zestawień, które prezentują bądź to w ujęciu finansowym, bądź to w ujęciu sprzedażowo-zakupowym istotne wyniki Państwa firmy. Z tamtych zestawień znów można drążyć do następnych zestawień, takich jak z analizy wartości sprzedaży do sprzedaży według towaru, aż do dokumentu źródłowego, z którego dana informacja została przygotowana dla Państwa. Czyli to jest drążenie od ogółu, od informacji zarządczej do szczegółu, do źródła, skąd ta informacja pochodzi. Ergonomia, którą chcieliśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z tym produktem i jednocześnie zmniejszyć barierę wejścia dla użytkowników, skupia się na tym, aby przy minimalizacji ilości, nazwijmy to, fajerwerków, skupić się na tym, co jest naprawdę istotne dla menadżera w danym momencie. Otóż w tym obszarze zawsze na takim zestawieniu jest to standard zestawienia, który jest takie samo we wszystkich obszarach. Zawsze mamy wykres, zawsze mamy dane liczbowe, zawsze mamy parametry, przy jakich to zostało sporządzone to zestawienie. Wiemy, jakie widoki możemy obejrzeć dla tych samych danych, tylko z innej perspektywy, oraz kto przygotował dane zestawienie, o której godzinie i jakie to były dane, z jakiego czasu, bo sytuacja jest dynamiczna. Sytuacja w systemie Forte ERP jest, ewidencja się zmienia, więc dane również się zmieniają, dlatego ten czas sporządzenia zestawienia jest bardzo istotny. Analogicznie można do tych zestawień dotrzeć z poziomu aplikacji systemu Forte ERP oraz tutaj z programu z arkuszu kalkulacyjnego Microsoft Excel, gdzie przygotowywaliśmy specjalny plugin, który pozwala po pierwsze zarządzać połączeniem do Forte Business Intelligence w bardzo prosty sposób, bez konieczności ciągłego pamiętania jakichś haseł dodatkowych. Ponadto dostęp do zestawień oraz możliwość tworzenia własnych zestawień i zapisywania ich tutaj, aby były dostępne czy dla bieżącego użytkownika, czy też dla innych użytkowników. Oczywiście cała potęga arkusza Excel jest tutaj dostępna, łącznie z tabelami przestawnymi, ze wszystkimi możliwymi funkcjonalnościami, jakie Excel oferuje. W standardzie dostarczamy również kokpity sprzedażowe, które mają bardzo bogate opcje filtrowania, które możemy wykorzystywać do nawigacji po poszczególnych szczegółowych zestawieniach, gdzie możemy śledzić trendy, gdzie możemy śledzić, gdzie nam się ogniskuje sprzedaż, jakie produkty się sprzedają, jaka jest marża na sprzedaży poszczególnych regionów czy towarów. Oraz bardzo istotna sprawa, możliwość dość prostego tworzenia własnych raportów na podstawie już tych istniejących, które niosą, oprócz tego, że wartość użytkową już gotową, to niosą oczywiście olbrzymią porcję wiedzy na temat tego, jak tworzyć zestawienia. Analizy finansowe, które są osobnym, bardzo rozbudowanym obszarem chwilowo, pozwolę sobie pominąć. Pozwolę sobie tylko przypomnieć na koniec, że nasz Forte Business Intelligence to rozwiązanie, które nie stwarza barier dla nowych użytkowników, nie stwarza dodatkowych kosztów z tytułu infrastruktury, w żaden sposób nie limituje użytkowników, czyli firma Sage nie ogranicza ilości użytkowników, którzy będą korzystać z Forte Business Intelligence.
a jednocześnie z punktu widzenia Państwa biznesu daje Państwu szansę na szybką reakcję na zagrożenia czy na pojawiające się okazje, kontrolę i zwiększanie efektywności procesów, no i przede wszystkim, co najważniejsze w dniu dzisiejszym, szybki dostęp do informacji. To tyle z mojej strony. Dziękuję ślicznie za uwagę.